Siemano, pokażę tego Frozen Moneya. PS4 potrzebne, tylko PS4, no potrzebny nam Save Wizard, no i taki zmodowany zapis, do którego link wkleję w opisie. I teraz stawiamy start online, wczytaj grę, wczytujemy tą grę z tym naszym zmodowanym save'em. No, glitch jest bardzo, bardzo prosty. Kurde, no kiedyś już to było, tylko tam było trudniej zapisać właśnie, bo tam trzeba było zabić się ptakiem w trybie reżyserskim, a tutaj nie, tutaj zabijamy się postacią z fabuły. Na trybie fabularnym. Te wczytaliśmy, teraz zdajemy start online. Zagraj GTA online i sesja tylko dla zaproszonych. Najlepiej właśnie ustawić sobie swobodny tryb celowania, bo jak będziemy zapisywać później, to jak się zabijemy, zrobi nam się czarny ekran, to musimy dołączyć do kogoś z innym trybem celowania. Wiadomo, większość graczy gra na asystowanym. Wbiliśmy tutaj odrodzenie. Za bardzo nie ma znaczenia. No ja mam tu na Macbook, no bo tutaj zakupy dokonuję przez komputer. Dlatego w Macbooku są, ale można też i garaż w Eclipse Tower, czy tam. Nie wiem, gdzie są te komputery jeszcze. Jeżeli to zrobiliśmy, ustawiliśmy sobie to odrodzenie, to zwyczajnie opuszczamy online, czyli start online, opuść GTA online. Wczyta nas na fabułę. Teraz musimy się udać w jakieś miejsce, gdzie jest Peyota. To jest cała filozofia. Dojechać do Peyoty, kliknąć D-pad w prawo, żeby mieć tą halucynację. Przytrzymać D-pad w prawo, żeby ją zakończyć. Zrobi nam się taki kolorowy ekran. Wtedy wbijamy też na sorry, sesję tylko dla zaproszonych. Czyli tutaj D-pad w prawo. Przytrzymujemy teraz tą strzałkę w prawo, żeby zakończyć. Zrobi nam się ten kolorowy taki ekran. Dajemy start online. Zagraj GTA online. Sesja tylko dla zaproszonych. Wbijemy na sesję tylko dla zaproszonych. Przez interakcję najlepiej sprawdzić, dokupując amunicję, czy odejmuje nam pieniądze, czy nie. Jeżeli nam nie odejmuje, po prostu siadamy do kompa, kupujemy to, co chcemy. Nie wiem, jak to jest w przypadku tych pojazdów z Pegasusa. Trzeba będzie pewnie ich używać w grze, żeby się zapisały, ale to nie chodzi o kurwa, buzardów pełno, tylko deluxe, scramjety, batmobile czy bambuszki, bo to gdzieś na hajs, a to najlepiej się sprzedaje. Później takie deluxe można używać do kopiowań, sprzedawać kopie i już wtedy za 3 miliony 800, a nie za tam 2800, jak się chyba deluxe sprzedaje. Tu klikam, hajsu mi nie odbiera, czyli wszystko gra, mogę robić zakupy. No jeżeli ktoś ma już odblokowane zniżki na te deluxe i scramjety, no to polecam kupywać Batmobila, bo on się wtedy lepiej sprzedaje. No parę groszy różnicy tam jest, no ale zawsze to coś. Czyli Warstock według ceny, dawaj tu najdroższe. I deluxe. I scrumcze. No ja nie mam zniżek, no ale tutaj deluxe się lepiej mi będzie sprzedawało, to biorę deluxe. Kup teraz. Tu tylko, żeby nie przedłużać, kupię tylko do jednego poziomu w arenie. No i przede wszystkim trzeba mieć ten hajs, żeby kupywać, nie?
Jak będę miał 3 miliony, to nie kupię deluksa, który kosztuje 4700. Teraz jak wszędzie pokupujemy te pojazdy, no musimy poczekać, aż one zostaną dostarczone nam. I wtedy opuszczamy online'a, zabijamy się tam użyć. Trzeba będzie kodu na kod GTA z niebios się nazywa, to jest L2 R1 R2, lewo, prawo, lewo, prawo, L1 L2 R1 R2, lewo, prawo, lewo, prawo. O. Zresztą kody są do pobrania nawet na telefon, to sobie każdy może pobrać. To już część została dostarczona, jeszcze jedno, drugie, trzecie, czwarte, są wszystkie. To mogę opuścić, czyli start online, opuść GTA online. I teraz wpisuję ten kod, znaczy klikam te L1, L2, R1, R2, lewo, prawo, L1, L2, R1, R2, lewo, prawo, lecę z nieba, bang, zabijam się. I teraz dołączam do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat się potwierdza, drugi anuluje, ale że jest to PlayStation, tylko PlayStation, to można do niego dołączyć drugi raz, żeby mieć pewność, że on ma inny tryb celowania. Ja tam używam społeczności, bo tu jeden znajomy, a on miał ten sam tryb celowania, bo sprawdzałem wcześniej. Ulany Filipek, no to nie, tu kogoś ze społeczności. Pierwszy potwierdzam, drugi anuluję, jestem odmrożony z tego ekranu i teraz znowu start online. Zagraj w GTA online, sesja dla zaproszonych i tam wbijamy na sesję, udajemy się w te garaże, gdzie kupywaliśmy sobie te deluxo i wszystkie zamieniamy miejscami. Nie wiem jak to jest w przypadku tego RP, tam wcześniej podszedłem pod tą figurkę, czy kartę zebrałem od razu, tam 7 leveli więcej, ale nie zapisywałem tego, tylko sprawdzałem, czy będzie nabijało te karty, jak to wcześniej było. Tam nie pamiętam, jak to się robiło. Znaczy, było zdobyć gwiazdki pościgu, uciec z policji, żeby zapisał się legalny RP, chyba odszukać nową sesję. Wtedy się zapisywało, ale to... Tu nie chodzi o level, tylko o... O, hajs, no, nakupywam deluxe, bo się najlepiej sprzedaje. I jak już ten, pozamieniamy wszystkie auta miejscami, można... Najlepiej. No zamknąć grę. No chociaż nie trzeba, można sobie grać dalej, ale dla pewności, tak jak to kiedyś było, zamknąć grę, odpalić od nowa, jak słyszymy ten dźwięk tych syren, te tłucze się szkło czy coś tam, to trzymamy wciśnięty ten L1 i R1, żeby tam była ta kalibracja, to czyszczenie pamięci. Elo.